Paryżu odbyły się obchody 50-lecia Centrum Dialogu u Palotynów z udziałem polskich i zagranicznych intelektualistów i pisarzy. Założyciel Centrum Palotyn ksiądz Józef Sadzik został odznaczony pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W paryskim centrum bywali mniej więcej kardynał Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Józef Czapski i Gustaw Herling-Grudziński. Pierwszy odczyt miał tu, 14 grudnia 1973 roku, Stefan Kisielewski. W centrum uwagi znalazła się konferencja Dialog. Utopia czy rzeczywistość? Której uczestnicy stanowili wybitni myśliciele i pisarze z różnych stron świata. To pytanie, które towarzyszyło także założycielowi tego miejsca, księdzu Józefowi Sadzikowi, który starał się w dialogu z innymi, z ludźmi myślącymi inaczej, wierzącymi inaczej, szukać wspólnej przestrzeni do działania, bo uważał, że to jest twórcza przestrzeń i dialog temu służył. Jeśli zadajemy pytanie, po co jest dialog, to właśnie po to, żeby tworzyć pole do współpracy, do twórczej współpracy. W dialogu nie musimy przekonywać drugą osobę do własnych poglądów, czy też nawet jej nawracać, ale próbować uzgadniać, inspirować się wzajemnie i to niesłychanie otwiera, to robił ksiądz Sadzik. On dialogował właśnie z niewierzącymi, z poszukującymi. No i są piękne owoce, piękne dzieła tego centrum, które są widoczne do dzisiaj. Czy dialog jest utopią, czy rzeczywistością? Nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale dialog myślę, że był rzeczywistością w czasie tego spotkania. Ta ciekawa perspektywa gości z różnych, można powiedzieć nawet zakątków świata, ale zafascynowanych polską kulturą, osób, które no właśnie są w tym dialogu międzykulturowym, w dialogu w sztuce, bo historycy sztuki, pisarze, tłumacze byli gośćmi, więc to są osoby, które tę przestrzeń, szukają tej przestrzeni do dialogu, wychodząc poza rzeczywistość, poza to, co doczesne, namacalne, szukając jej gdzieś właśnie w sztuce, w obszarach, które pozwalają nam na nasze życie spojrzeć może trochę z boku. Goście to litewska pisarka Krystyna Sabaliauskaitė, Artur Becker, polski pisarz piszący w języku niemieckim o Polsce, Zaur Gasimow, historyk wywodzący się z Azerbejdżanu, ale pracujący na Uniwersytecie w Bonn. Jason Goldsmith, Amerykanin, żona Polka, świetnie mówi po polsku, tłumacz. Soren Goger, Kanadyjczyk, który tłumaczy polską literaturę na język angielski, mieszka w Krakowie od kilkunastu lat, jest w nim zakochany. I biskup Janocha, który mówił o dialogu nie tylko horyzontalnym, ale też tym wertykalnym, człowiek a Bóg. W cieniu paryskich kamienic pod polskim adresem rozbrzmiewały pytania o możliwość dialogu w świecie ukształtowanym przez media, internet i sztuczną inteligencję. Spotkanie pod gwiazdami w Paryżu z okazji jubileuszu Centrum Dialogu było momentem, gdy przeszłość i teraźniejszość splatały się w jedną magiczną opowieść. Miejsce to nadal pozostawało źródłem inspiracji, gdzie myśli krążą niczym gwiazdy na nocnym niebie, gotowe na kolejne rozdziały dialogu i spotkań intelektualnych. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.